Czy mógł ksiądz powiedzieć, w jaki sposób skutecznie rozeznawać ingerencję Pana Boga w naszym życiu? Chodzi mi głównie o to, że czasem interpretujemy konkretne wydarzenia jako znaki mające nam coś pokazać. Innym razem, gdy staramy się czegoś doszukać, stwarzamy problem tam, gdzie on rzeczywiście nie istnieje. Czy w tej sytuacji wystarczy kierowanie się własnym sumieniem, czy prosić o tłumaczenie księdza? A co jeśli dwóch księży tłumaczy to samo wydarzenie w przeciwnych kategoriach? Iść do trzeciego, mądrzejszego, tak? Proszę Państwa, tak mówiąc poważnie, oczywiście diabeł się chodzi nieraz w owczej skórze, w owczej skórze. I, I rzeczywiście trzeba czekać. Jezus mówi dał nam jedno kryterium: złe drzewo nie wyda dobrych owoców, więc przyglądamy się po owocach. Powtarzam, jeśli ktoś wstąpił do ruchu religijnego i wraca do domu są ciągłe awantury z matką. Ja nie powiem od razu, że, to, że masz wystąpić z tego ruchu, że ten ruch ci coś złego robi. Bo może w matce się diabeł gotuje, ale no jeśli to po pewnym czasie następuje ciągłe wyzwiska, kłótnie, jestem niespokojny, no to się przyjrzeć, o co, o co tu chodzi. Może, może chodzę do tego ruchu, bo są fajne dziewczyny, a nie, a nie Jezus Chrystus. Yy, więc rzeczywiście trzeba roz, roze, rozeznawać to głównie po owocach, rozeznawać, że zawsze diabeł przyjdzie do nas z ofertą miłości bez krzyża że diabeł przyjdzie do nas zawsze z ofertą miłości, albo jesteś najlepszy, zobacz dookoła ciebie, to bardziej wie straszne, albo że jesteś zerem, patrz, jesteś najgorszy, wszyscy mają lepiej, wszyscy są lepsi. To tu po tym pozna, ani jesteśmy najlepsze, ani jesteśmy najgorsi, Jesteśmy pięknymi dziećmi Boga zaatakowanymi przez szatana, Jesteśmy jak piękni powstańcy warszawscy którzy nieraz z ich, wychodząc z kanałów wyglądali potwornie, ale byli piękni. To jest właśnie tajemnica chrześcijanina. Umorsano do ataku szatana, ale piękny i z oczy iskrzą. Poza tym, proszę Państwa, no, ja pamiętam, kiedyś byłem w szpitalu na zastępstwie i źle się czułem i mówię, a do takiej pielęgniarki pójdę do Pani doktor, może mi coś przepisze. Proszę księdza, ksiądz nie idzie do tej. Ksiądz idzie do tej, co będzie po południu. Proszę Państwa, różni są lekarze, różni są księża. Są księża, którzy mają większe doświadczenie. No, ja się zawsze buntowałem, kiedy byłem na plebanii, jak miałem pół roku kapłaństwa. Przychodził ktoś, mówi: Szukam księdza do spowiedzi. Ja jestem. <laughs> Szukam kogoś bardziej doświadczonego. Proszę iść do proboszcza. A w duchu myślałem: Co on chce bardziej doświadczonego? co ja takiego mogę nie wiedzieć? Co... Proszę Państwa, no, nie wiedziałem. Dzisiaj, po 20 latach kapłaństwa, widzę, że że są sprawy, których może bardzo mądry jakiś neoprezwita rozwiąże, ale ja wielu rzeczy nie wiedziałem, po prostu nie rozumiałem wtedy. Więc są księża i z większym doświadczeniem, z większym obyciem, z większą wiedzą teologiczną i nieraz nawet się warto wybrać gdzieś tam w drugi koniec Polski, bo jest tam taki zakonnik, o którym mówiono, że on rozeznaje niesamowicie, ma charyzmat rozeznawania czy ksiądz. Jest całym szacunkiem do wszystkich księży. Ja proszę Państwa też nieraz, nieraz odsyłam ludzi do innych księży. problemami teologicznymi, duchowymi. Mamy różne charyzmaty, różne spojrzenia. Ktoś się zajmuje rodzinami, innymi małżeństwami. Wysyłam do siostry psycholog nieraz kobiety. Dusza kobiety, dusze kobiety bardziej zrozumie może. Więc tutaj nie ma żadnego wstydu, ale trzeba, trzeba poszukać nieraz, jeśli mamy taką trudną i skomplikowaną yy, yy, sytuację. No i trzeba nieraz czasu, nieraz się tak od razu nie rozezna. Coś się wczoraj stało, w poniedziałek czy w sobotę, ja dzisiaj w niedzielę chcę już widzieć, co to było. Czekajmy, czekajmy, przyglądajmy się, co, co, co z tego ziarnka zacznie rosnąć. Yy, państwo wiecie, że po latach nieraz odkrywamy zamysły Boże w naszym życiu.